Witam Was w kolejnym odcinku serii Mroczno Anielskie Spojrzenie na Gry. I za wszelkie hałasy w tle przepraszam, ale mój sąsiad musi teraz stukać. A tak się składa, że to jest jedyna teraz taka pora, kiedy to mogę nagrać, kiedy mam czas na nagranie. Więc sorry za te hałasy, ale to jest mojego sąsiada wina. No a przechodzimy do rzeczy. W dzisiejszym odcinku będę się wkurwiał na tego typa, który tam stuka bez przerwy. I będę również tym razem wypowiadał się na temat Bully'ego. Bully jest to gra od Rockstara. Bully jest to gra, która została na rynek growy światowy wprowadzona w roku 2006. Gra opowiada o życiu, że tak powiem, no, nastolatków w szkole i, no, że tak powiem, porusza ta gra takie patologiczne problemy szkolne. No ale też ma śmieszyć, też ma bawić, a jeśli mam być szczery, no to moja opinia na temat tej gry nie będzie najlepsza, więc tutaj możecie się już spodziewać tego, że to raczej nie będzie pozytywna moja ocena tej gry, ponieważ, tak powiem, no mi ten klimat do gustu nie przypadł. Ale ze względu na to, że zapoznałem się tą grą, obejrzałem całą grę, wiem jak ta cała gra, kurde, wygląda i, że tak powiem, ja pierdolę. Oglądając Trubins, oglądając Loro, oglądając takie Little Specsów, nawet w dzieciństwie nie cenię takiego cringe'a jak tutaj. Ale okej, od samego początku. Grafika. No powiem tak, grafika wygląda w sumie mniej więcej jak w GTA San Andreas, więc tutaj w sumie nie mam za bardzo z tego cypiać, no bo okej, no w San Andreas ta grafika jest taka jest, jest okej. Tutaj ta grafika też nie jest najgorsza. Natomiast jeśli chodzi o audio, no to tak, no audio mnie akurat jakoś super nie pogięło, a to nie pogięło. No w sensie, no jakoś kurde audio jakoś super nie polubiłem, żebym się jakoś kurde wielce zachwytał tym audiem. Że tak powiem, voice acting jest jaki jest, a jeśli chodzi o muzykę, no to nie zapadnie mi w pamięć. To nie jest, kurde, GTA, gdzie lecą sobie zajebiste nutki muzyczne, albo jakiś, kurde, cyberpunk ze zajebistym soundtrackiem, bo to jest Wiedźmin. Więc, no, to nie jest ta liga, jest, tak powiem, no, pod względem audio, no, nie jest okej w miarę, ale nie na tyle, żeby mi się to jakoś wiele spodobało. Znaczy, jeśli chodzi o... Ja pierdolę, przestań tam stukać, człowieku, kurwa, cię popierdoliło tam? Nie mogę za spokojnie człowiek nagrywać. Kurwa, akurat musiał stukać w momencie, gdy ja jestem sam w domu, mogę nagrać. No kurwa. Nie wiem, co on tam odpierdala. Tak słuchając tego, odnoszę wrażenie, że on chyba, kurwa, nie wiem, długopisem stuka w podłogę czy coś. Ale no, ja pierdolę, wkurwicie można. No ale dobra, okej, okay, no spróbuję jakoś ignorować, po prostu skupię się na omówieniu tej gry, sorry za te hałasy, ale to jest wina mojego pierdolnego, zjebanego sąsiada. Dobra, więc teraz tak, kolejna sprawa do omówienia, no to jest oczywiście grywalność. No powiem tak, no grywalność, właśnie to jest najgorszy punkt tej gry i akurat pod względem grywalności ta gra z mojej perspektywy bada bardzo, ale to bardzo słabo. Wcielamy się w 16-letniego, 17-letniego Jimmy'ego Hopkinsa, który no... Zostaje wysłany do szkoły i zapomniałem oczywiście jak ta szkoła pierdolona się nazywa. Nie wiem, Bullyworth, chyba tak się ta szkoła nazywa. Dobra, ja będę mówił Bullyworth. Zostaje ten nastolatek wysłany do szkoły Bullyworth przez swoją matkę i przez swojego ojcyma, bo się tam kurde awanturował przy nich, sprawił im problemy, a to kurde jakieś graffiti malował, inne złe rzeczy wyprawiał. Więc ogólnie został on wysłany do tej szkoły, która podobno ma ona wpływać dobrze na uczniów, ma poprawić ich zachowanie i ogólnie ma tych uczniów nawracać na dobrą ścieżkę. Tak, na dobrą ścieżkę. Chyba kurwa nie. No i ten Jimmy przychodzi do tej szkoły, no i zaczyna do tej szkoły uczęszczać, ale również wraz z Gerym, który się później okazuje głównym antagonistą tej gry, z tą drogą Gery, to jest taka krizowa ta postać, że ja pierdolę. Nie wiem, co oni sobie w ogóle myśleli, tworząc takie postacie. No to razem z Gerym ogólnie chcą przyjąć sobie szkołę, no ale koniec końców Gery zdradza Jimmy'ego i jeszcze drugiego typa, który się tam z nim zadaje, Pita. No i potem Jimmy wraz z Pitem próbują jako tako ogarnąć sytuację w szkole, próbują tam kurde nawiązać jakieś kontakty szkolne z różnymi grupami, które chodzą do szkoły, no i próbują koniec końców tego Gerego obalić, co im się ostatecznie udaje. No tutaj od razu mówię, że mam sporo, w sumie zasporowałem sporo, no ale wiadomo, no ja tutaj ogólnie dokładnie wypowiadam się na temat tej gry tak bardzo jak mogę, więc tutaj spoilery jak najbardziej muszą być. No i co, no i chodzimy do tej szkoły, no i wykonujemy sobie różne misje fabularne, ale też jako takie misje poboczne, można powiedzieć, możemy chodzić na różne lekcje, które mamy w szkole, a to kurde możemy chodzić na lekcje muzyki, a to kurde na lekcje matematyki. Ja pierdolę, kurwa, w szkole tak nienawidziłem matkę, a teraz jeszcze grając w tą grę musimy chodzić na matematykę? Dobra, że tego nie kupiłem. No, jest tam, jest kurde logistyka, geografia,
Daskurde w oczywiście standardowo jest z nauczycielem, który jest, no, wygląda jak kurwa zobaczenie jakieś. No tam krytyzowacie nauczyciele, właściwie to patologicie nauczyciele, tego tutaj nie brakuje w tekza. No i powiem tak, no mamy te różne lekcje, na które możemy chodzić. Muzyka polega właściwie na tym, że tam ogólnie Jimmy na różnych instrumentach próbuje no, stworzyć jakąś kurde melodię i no, wszystko się właściwie opiera na takim, można powiedzieć, za to tak, albo po prostu coś musimy zrobić i jeśli coś zrobimy źle, to no, wywalą nas kurwa, na to wywalą, no po prostu Jimmy mu się oberwie, a jeśli zrobimy to dobrze, no to tam Jimmy dostanie pochwały za to, że tam jest dobrym uczniem, że tam ogarnia to i owo. No i powiem tak, no jeśli chodzi o grupy szkolne, które tutaj mamy, to mamy kujonów, którzy są strasznie stereotypowi. No oczywiście nie mogło zabraknąć stereotypów w TXZ, czyli oczywiście każdy kujon noci u Klary, każdy kujon jest w ogóle niesprawny fizycznie, każdy kujon nienawidzi WF-u, oczywiście z tego nie mogło zabraknąć, no bo co wcale nie jest tak, że kujoni są różni, nie każdy noci okulary i też nie każdy nienawidzi WF-u, nie, wcale nie jest tak, wcale. Każdy jest taki sam, każdy noci okulary, każdy ogólnie nienawidzi WF-u, pewnie, tak, jak najbardziej. Również mamy mięśniaków, którzy oczywiście są pusci pod względem mózgu, potrafią się tylko bić, kozakować, oczywiście najbardziej kochają WF, a nienawidzą innych przedmiotów. No tak, bo oczywiście jeśli facet ma mięśnie, to teraz jest całkowicie pusty, jest głupi i debilny. No to, to są oczywiście myśli Rockstara. Również mamy tutaj ekipę, która się nazywa... Coś na E, zapomniałem już jak się o niej nazywałem. W każdym razie taka ekipa, kurde... No, taki mundurka w szkolnej, między innymi Jerry jest jednym z takich, jedną z takich osób, która się właśnie w takie mundurki szkolne ubiera. No, tacy stobi, dobra, już sobie wspomnę, to są stobi chyba. Chyba to są stobi, tak mi się wydaje, to są stobi. No, stobi w każdym razie. Mamy jeszcze punków. I to chyba tyle, jeśli chodzi o nasze tam ekipy szkolne. Więc punkowie, kujony, snobowie, no i mięśniacy. Ja pierdolę, kurwa. Brakuje jeszcze Świki Pepy i pierdolonych Wings. No, jeśli chodzi o postacie, które tutaj mamy, to ja pierdolę, te postacie są tak cringe'owate, za jebie, kurwa, co to w ogóle ma być? Naprawdę, jeśli chodzi o wzgląd postaci, to one są takim, kurwa, cringe'em, że... No, bo tak, no, jeśli mamy serę, to jest, kurde, Aurana z Rorok nie była tak cringe'owata, jak te wszystkie postacie, które tutaj widzę w tej grze, które tutaj miałem okazję poznać. Naprawdę, no, to... Ci uczciwie zachowują się w tak kurwa cringe'owaty sposób, w tak głupi sposób, że to naprawdę nie da się tego dokładnie opisać. W ogóle te sceny w tej grze są tak obrzydliwe, tak cringe'owate. Na przykład jedna z podstawowych scen polega na tym, że Jimmy spotyka tą laskę. Laskę, która jest oczywiście gruba, tak kurwa obleśna pod względem wyglądu, no, ale teraz będą mnie jechać ludzie za to, że obrazam dziewczynę pod względem wyglądu, no ale gdybym tak obrazał faceta, to wtedy by nie było problemu, nie? No bo teraz oczywiście tutaj, no... Omówię najpierw to. Gość bije faceta po jajach, to jest normalne, nikt nie reaguje. A jeśli my jako Jimmy będziemy atakować dziewczyny, będziemy je bić, no to oczywiście od razu skudę policja, wszyscy kto ma co nas zorwać. W ogóle bić dziewczyny jest nietolerowane, no ale gdy bijemy facetów, to oczywiście jest okej. Okay. Po raz kolejny jechanie, kurwa, ponązanie za durnymi, kurwa, zjebanymi, toksycznymi, że tak powiem... No. I zabrakło mi słowa. No, w każdym razie, bicie faców jest okej, okay, jak najbardziej spoko. Bicie dziewczyn, od razu kto cię zapierdolić. Brawo, kurwa, Rockstar, brawo! Nie muszę chyba właściwie mówić długo o tym, że wkurwa mnie to i że jest to jedyna gra, która z mojej perspektywy Rockstarów nie wysła, naprawdę. GTA jest świetne, również LA Noire, z którym współpracowali, z którym Rockstar uczestniczył, no ale to nie był główny producent tej gry. No to jest LA Noire jest naprawdę w miarę jako tak dobre. Tak, Bully. Powiem tak, no oglądają jest najgore sceny tak jak LS, z Clubu Wings, z Low Rock i z innych tego typu bajek. Ja nie odsuwam takiego kryza jak tutaj. Bo... No, bajki pokroju Ekata Girls, pokroju Wings, pokroju Rorok mają to do siebie, że tam są postacie, które ja jestem w stanie polubić. Nawet kurde w Rorok jestem w stanie mimo wszystko większość tych Rorok polubić, jak ktoś mówi, no z Rorok to właściwie nie lubi tylko Aurianę, no taka Iris mnie czasami irytuje, ale ogólnie jest to nawet okej postać. A jeśli chodzi o resztę Rorok, czyli właśnie Talię, Linę i Harris, no to ja akurat lubię, naprawdę uważam, że to są fajne postacie. A jeśli chodzi o Wings, no to kurde, no nie lubię wszystkich Wings poza Tekną, no jednak Tekna
Oficjalnie jest spoko. No ale lubię z kolei specjalistów, którzy są naprawdę fajnymi postaciami, więc to są postaci, które ja jako tak lubię. Tak samo w Mighty Pony. Nienawidzę Rarity, ale na przykład lubię taką stalę. I tak z tego jest. Nienawidzę, no w sumie to jest Rarity, no ale lubię z kolei Sunset. A jeśli chodzi o tą grę, to kurwa dosłownie nienawidziłem wszystkich, więc można powiedzieć, to jest takie drugie The Last of Us 2. No i to z tym, jak The Last of Us 2 to grę ocenia. No, jak dla mnie to gra na poziomie takim The Last of Us 2, ponieważ tutaj również feminizm jest, że tak powiem, no, poruszany. Porusany w tym sensie, co wiadomo, no bicie dziewczyn złe, ale kurwa takie bicie facetów, no to jest już jak najbardziej okej, okay, nie? Dziewczyny, które kurwa mają pierdolą wymagań wobec faceta, to jest dobrze, ale gdy z kolei facet ma wymagania wobec dziewczyny, to już od razu problem. No ale teraz tak, no tutaj na przykład widzicie teraz scenę, kiedy to Jimmy przychodzi do internatu dziewczyn, no bo też zapomniałem powiedzieć, że ogólnie w tej szkole Jimmy ma powiedzieć, że mieszka, właściwie to mieszka w takim internacie, są dwa internaty dla facetów, dla dziewczyn, no i też... Potem, gdy się już Jimmy budzi, wiadomo, tam z rana to musi od razu iść na lekcję, więc takie można powiedzieć, że życie totalnie jest szkolne. Czyli coś coś w rodzaju Life is Strange z pierwszej części, no bo to też był internat, też chodził do szkoły jako Max, no tylko no, w Life is Strange to nie był taki kryzys, no ja nie wiem, no kurwa Max była kryzysowa czasami, ale kurwa nie jest tak jak główny bohater Jimmy Kopki, naprawdę, jeśli chodzi teraz o naszego głównego bohatera, to taka sprawa, no tutaj nie ma jak w GTA, że można sobie nie skończyć chodzić z tym Jimmy, nie, on musi iść spać. I to jest akurat muszę powiedzieć taki fajny zabieg, że nie możemy sobie w nieskończoność chodzić, tą postać, ona musi jednak iść spać, bo w przeciwnym razie zemdleje, więc to jest akurat spokojny zabieg. Ale Jimmy Hopkins, ja pierdolę, to jest... No co tu mówić? Jest to chyba najgorszy męski bohater w historii gier. Główny męski bohater. Gość jest mega krytyzowany, gość też uchodzi też za takiego cwaniaka, który to sobie schodzi do szkoły i już od razu zaczyna kozakować, zaczyna kurde sprawiać problemy, już od razu tam kurde sobie postanawia, że przejmie szkołę, że będzie sobie rządzić, ale taki kurwa kozak, taki kurde, no można powiedzieć taki dres, to jest taki kurde stereotypowy mięśniak, że tak powiem, no gość też jest krytyzowany. Sposób, w jaki się zachowuje, sposób, w jaki gada, no naprawdę tutaj wszystko podać, co klizowate. To jest cały Jerry, który tak, no, który tam, Jimmy coś tam gada, że tam, no. No to jest tam, kurde, gada, bo zapomniałem, co dokładnie gada, Jerry później po nim powtarza i to powtarza po nim tak klizowaty sposób, że ja pierdzielę. On próbuje być taki śmieszny, a ja tak naprawdę jest klizowaty w cholerę. Że naprawdę, no, jeśli mam Jerry, no, kuźwa, wkurwiłem się. No i teraz ta scena, którą widzieliście. No, Jimmy schodzi do internatu dziewczyn i widzi taką sytuację, kiedy to taka jedna dziewczyna, Miranda ona się chyba nazywa, no zapomniałem jak się ta dziewczyna nazywa, czyli proszę bardzo, z The Last of Us 2 już nie pamiętam imienia na jednej postaci, tutaj również nie pamiętam imienia z jednej z postaci, więc kolejna gra, w której zapomniałem jak się nazywa ta postać, mimo tego, że z reguły ja pamiętam jak te postaci się nazywają, nawet te postaci, które pojawiają się dwa razy w grze, więc no jak to się na to grze? No właśnie. No z mojej perspektywy to bardzo źle o tej zaświadczy. No, w każdym razie. No tam, kurde, ogólnie Jimmy ma dać nauczkę tej dziewczynie, która tam zaspiała ta dziewczyna, tam ta dziewczyna z kolei gada, że jeśli Jimmy nie pomoże, no to wtedy ona powie, że tam Jimmy ją poglądał, że ją molestował. Brawo. I wiecie, to wcale nie jest tak, że ta dziewczyna ponoć jakieś konsekwencje, że my kurde się później jakoś na nie zasimy za to, jak ona tutaj nas potraktowała. Nie, kurwa, ni chuja. Jimmy jest, że tak powiem, simpem, który dziewczę usługuje, ale jeśli chodzi o bitki z facetami, jeśli chodzi o napierdanie się z facetami, no to Jimmy nie ma z tym żadnego problemu, więc gramy pierdolnym kurwa simpem. Brawo. Bo tak, gdyby do mnie tak dziewczyna w szkole powiedziała, że albo mi pomożesz, albo nie i wtedy powiem, że mnie molestujesz, to ja od razu do dyrektora i kurwa ta dziewczyna oberwie za to. A nie, że kurwa będzie sobie tak bezcelnie właśnie wykorzystywała. Ja bym sobie nie pozwolę takie traktowanie, no ale za Jimmy jest pierdolony simpem, a zgrywa kozaka kurwa i zgrywa takiego kurde króla z koły, później będzie takiego zgrywał. No później musi oberwie za to i sobie dobrze, bo jeśli mamy cel, wkurwa mnie ten gość. Naprawdę, no... Mało jest głównych bohaterów, którzy mnie denerwują w grach z nami. No Max mnie czasami denerwowała, Alex z kolei, no z Life Stress to Chorus mnie czasami denerwowała, bo się zachowywała krytyzowato, no ale Jimmy to jest porażka. Jimmy się kurwa zachowywał o wiele więcej razy krytyzowato niż Max, niż Alex. I naprawdę, jeśli mamy cery, no tragiczna postać jak dla mnie.
Tak samo na Gresta pytać, która tutaj jest. No. Ta laska, której Jimmy pomaga, no to ona się nazywa Beatrice. I no, jeśli my jej pomożemy, to wtedy ona się całuje z nami, ale ten sposób, w jaki te laski całują z tym głównym bohaterem, to mnie po prostu tak kurwa obrzydza. One się tak kurwa, no to powiem, kleją na niego, całują go kurde w policzek, w usta, i to jest tak kurwa obrzydliwe, że ja pierdzielę, one się w ogóle nie potrafią całować. Sposób, w jaki się całują, no, to jest kroma sakra, jakaś naprawdę. No, ja prawie się zgałem, gdy oglądałem, jak się Jimmy całował z tymi dziewczynami. To jest kurwa tragedia. No, jeszcze mówiąc o tym, o czym mówiłem wcześniej, no, to jest taki quest na początku, kiedy to jakaś gruba typiara prosi Jimmy'ego o to, żeby on odzyskał jej czekoladki. No, co jak co, ale ja bym nie odzyskiwał jej czekoladek, bo ona jest tak gruba, że to naprawdę lepiej, żeby ona nie odzyskała tych czekoladek z powrotem. No, ale gdy już Jimmy daje jej te czekoladki, to ona potem podzieli się tak tymi Jimmy cały. I ta scena jest kurwa tak obleśna, tak kurwa cringe'owata, tak mi kurwa zemdliło, tak się. Taki kurwa cringe i obrzydzenie poczułem, że ja pierdzielę, nie naprawdę. I właśnie to jest problem tej gry, że tutaj jest tyle takich obleśnych, takich kurwa cringe'owatych scen, z tego się kurwa nie da oglądać, naprawdę. No przynajmniej z mojej perspektywy się tego kurwa nie da oglądać. Taki cringe, kurwa, kurwa jest obleśna ta gra, prawda? Tak jest kurwa obleśna ta gra. Tak samo ci kujonie w okularach, on tak kurwa obleśnie wyglądają, więc też na ich widok można się pozykać. Można się też pozykać na widok co niektórych dzieci, a właściwie na widok większości dziewczyn, które tak są w tej grze. To jest jakaś masakra, naprawdę. Ja pierdzielę, co za kurwa cringe. No ja jebie, nie? No i to jest kurde klimat jest kolne, no kurwa, to jest przykład tak z koła, nie? To jest kurde, mamy kolejne postacie. Zanim się powiem o szkole, to jeszcze na chwilę o postaciach. No, na początku wita nas taka kurde nauczycielka, która tam się wielce pozytywnie powiada na temat dyrektora, no i gdy już mamy z tym dyrektorem z szkoły do czynienia, to on tam mówi, że o, będziemy wielkimi przyjaciółmi, Jimmy, że tam się da, jako taką dogadamy. No, koniec końców nic z tego nie wyszło, no przynajmniej przez większość gry nic z tego nie wychodzi. No, ale też o sposób, w jaki się tego gości wypowiada, że tam, kurde, najlepsza szkoła, to jest nasa właśnie szkoła, że my cię nauczymy pozytywnego zachowania, a w międzyczasie, kurde, no to bez kitów, każdy się bije, każdy się napierdala z kimś. No i teraz oczywiście facet się napierdalają, nie, ale dziewczyny takie gzasta, nie, one się w ogóle nie napierdalają z kim. Gdy my z kolei czasami się napierdalamy z dziewczynami, to od razu kurwa ludzie nas nienawidzą, chcą nas zabić. No ale gdy się tak napierdalamy z facetami, to jest spoko, nie? I naprawdę to mi tak wkurwia. I znowu takie kurwa podejście, że o bicie facetów jest spoko, ale gdy uderzy dziewczynę, to od razu masz problem. Naprawdę ja kurwa nienawidzę tego podejścia. Zajebicie facetów? Dobre. A właściwie do bicie facetów jest okej, bicie dziewczyn jest kurwa złe. Nienawidzę po prostu tego podejścia. I niech mi tylko kurwa nikt nie próbuje mówić, że dziewczyny mają lepiej. Naprawdę kurwa. Nikt mi tego nie próbuje mówić, bo to jest głupia prawda. I ta gra między innymi idealnie to pokazuje. No. Ale skąd do tej szkoły? No to ta szkoła niby jest taka idealna, no i kurde, taka idealna szkoła, która koniec końców okazuje się wielkim fiaskiem. Skąd ja to znam? Jak jest Girls, Crystal Trev. Chyba o ile dobrze się orientuje, to też była taka szkoła. Black is Strange to jest, Blackwell, a w przekładzie tam ludzie też, no, nie zachowywali się najlepiej. No ale sami nie zachowywali się tak źle jak tutaj w tej grze, no i też nie zachowywali się aż tak krytowato. Jeżeli chodzi o tą grę, no to naprawdę drama, no. Jeśli mam być szczery, skała, takie klimaty szkolne, to od razu mi się to jakoś kojarzy z TGLS, no i w sumie to takie trochę jest męskie jak TGLS, tylko no, o wiele bardziej brutalne, no i to jest wiadomo bez magii, jeśli mam być szczery, o wiele bardziej kryzowate, naprawdę, to już kurwa wolę oglądać jak TGLS, bo nawet jako taką TGLS lubię, mimo tego, że niektóre momenty są kryzowate, no bo kuźwa, no w TGLS, no. No parę momentów jest kridzowatych, ale w sumie nie jest to takie złe w porównaniu do takiego MLP, gdzie to też sporo momentów jest kridzowatych, a z kolei tutaj, no tutaj bulił, no to bez kitu, ciągle jest jakieś kridzowate momenty. To pytać kurwa, a to zygają, a to kurwa plują, a to się biją po jajach, to jest tak kurwa obrzydliwie, tak kurwa kridzowate, że ja jebie. To pytać się też wygląda w tak obleśny kurwa sposób. Na przykład jest kurwa nauczycielka, taka, nie właśnie, to nie jest nauczycielka, to jest kucharka, i ona jest kurwa tak gruba, tak jest kurwa, to jest obleśna. Jest kurwa sposób, w jaki się ona zachowuje, sposób, w jaki gada, jest tak kurwa obleśny. Ja naprawdę nie wiem, co sobie Rockstar myśleli, dając takie pytanie. Ja nie wiem, co oni chcieli w ten sposób poruszyć patologiczny problem w szkołach, co oni po prostu chcieli, żebyśmy się pośmiali, ale jeśli mam być serio, dla mnie to nie jest siebie, dla mnie to jest kurwa obleśne i no co jak co, ale naprawdę te pytania są obrzydliwe, jak wcześniej mówiłem.
No ale jeszcze wracając do tego Quest Galaxy, no to kurde, Quest Galaxy to jest zbyt postacie takie kryzwate, ale jeśli mam być serio, to ja już chyba wolę tą Rarity niż kurwa tą bandę pojebańców w tej grze, serio. Już chyba Rarity mnie tak nie irytowała, jak ci popierdolnicy w tej grze, naprawdę. No tutaj na przykład mamy scenę, kiedy to nieistniacy znęcają się nad Kujonem i sposób, w jaki to robią, jest tak skoro obleśny, obrzydliwy. Niby to ma poruszać problemy szkolne, chyba problemy patologiczne, ale robi to w tak nieudolny i obleśny sposób, że ja pierdolę, nie? Ja naprawdę nie wiem, jaki cel ma ta gra. Czy ta gra ma nam pokazać, że tutaj w szkole są problemy patologiczne, czy ta gra ma nas śmieszyć? Bo jeśli ta gra ma nas śmieszyć, no to w moim przypadku to nie wchodzi. Ja czuję cringe i obrzydzenie. Tak jak mówiłem, w czasie to już kurde oglądać Quest Galaxy. No, były momenty, kiedy czułem ten cringe, ale nie czułem takiego cringe'a, nie? Naprawdę. To jest Quest Galaxy, były postaci, które ja byłem w stanie polubić. No kurde, lubię Sunset, Applejack, to jest Quest Galaxy, spoko, Rainbow Dust, Dazzlings, czyli jeden z głównych antagonistek Quest Galaxy. To jest naprawdę, no, fajne dziewczyny pod względem charakteru. Jeśli chodzi o tutaj, te postacie, dramat, kurwa, każda dziewczyna mnie irytowała, każdy facet mnie irytował. Każda postać mnie irytowała. To jest po prostu kurwa dramat. To jest taka scena, kiedy kurde nauczycielka prosi Jimmy'ego, żeby on coś tam dla niej zrobił. Jimmy oczywiście, jak kurwa debil, myśli, że tam na nauczycielka chce się umówić z nim, a później się okazuje, że ta nauczycielka się umawia z takim innym nauczycielem, takim kurde pijakiem, który ma problemy z alkoholem, więc no, takich wątków nie mogę tutaj zabraknąć. Pijany nauczyciel. A Jimmy kurde debil myśli, że ona będzie chciała z nim umówić. Tym bardziej ten gość w moich oczach jest debilem, skoro tak kurwa myślał. I tym bardziej, no, że tak powiem, podpadł mi takim zachowaniem. No kurwa, to jest, no. Kto normalny myśli, że nauczycielka będzie się chciała z nim mówić? No ja pierdolę. Więc tutaj naprawdę tym bardziej mi dzień podpadł. No i co my to jest mamy, jeśli chodzi o postacie? No powiem tak, no mamy tego Pita, który tam współpracuje z nim, który mu pomaga, ale on też się zachowuje kryzowato i to niejednokrotnie. Gary lub bądź też Zery też kurwa zachowuje się krizowato, uważa się za nie wiadomo kogo. Mamy również z takiej postaci, no to całą Beatrice, którą raz, nie, chyba dwa razy ją spotkamy. No, a też później ma jest jakiś problem i też prosi Jimmy'ego, żeby jej pomógł z nocy, bo jak nie, no to powie wszystkim, że ono molestuje i naprawdę, no kurwa, gdybym do mnie tak gdzieś tam podesłał, no to no ja bym się nie dał tak traktować. Naprawdę. Ja bym nie pozwolił na to, żeby tak gdzieś tam mną usługiwała, mnie tak wykorzystywała. No i później też taka smutna sytuacja, że Jimmy zdobywa armię Kujonów. Kujony się przekonają do Jimmy'ego, nawet stają Kujony współpracować z Jimmy. Jeden z tych Kujonów, taki właściwie serw, można powiedzieć, Kujonów, to on ogólnie sobie postanawia, że skompromitują jakoś tą całą Miranę, tą dziewczynę, która się znęca nawet innymi dziewczynami. No i Jimmy to właśnie robi, włamuje się do internetu dziewczyn, tam jakoś kurde robi jej kompromitujące zdjęcia, a później z kolei tam te zdjęcia wywiesa. Gdzieś podaje. No a później z kolei spotyka tą Mirandę na płatę, to jest kurde wyśmiewana, mówi też za niezłą osobą. No i też Jimmy postanawia jej nagle pomóc i postanawia nagle kurde doprowadzić do tego, żeby już ludzie jej nie wyśmiewali. Jaka to jest krak hipokryzja, nie? Gościu najpierw kompromituje do dziewczyny, a później jej pomaga. Za kurwa pierdolony hipokryta. Ja naprawdę nie rozumiałem wątku fabularnego w tej grze. Znaczy, no, rozumiałem to, że kurde Gary sobie na to pozwala, że tam kurde zdradzi tego Jimmy'ego i Jimmy się chce na nim zemścić. I rozumiałem też to, że Jimmy chce przejąć władzę w szkole. W sensie rozumiałem, że on chce to zrobić, a no kurwa nie popierałem go w tym. Zaś jeśli chodzi o resztę rzeczy, które się tutaj działy w grze, to kurwa jest między innymi quest, który ta gruba baba, ta obleśna baba, prosić do Jimmy'ego, żeby ten jej pomógł. Żeby tam, kurde, nie wiem, chyba kupił jakieś kwiaty i coś jeszcze. Bo ona się, kurde, umawia na randkę z takim jednym typem, z takim nauczycielem, z takim profesorem. No i tak powiem, no, pozostało mi tylko współczuć temu profesorowi, że się umówił z taką obleśną typiarą. Nie wiem, co on miał w głowie, gonąć się na to, żeby się z nią umówić. Najwyraźniej chyba się na nią zlitował. Również jest quest, w którym Jimmy z figurą spotyka takiego jednego Kujona i ten kurde wręcz płacze, błaga Jimmy'ego, żeby ten pomógł mu doprowadzić go do toalety, żeby go eskortował, żeby też się mógł wysikać. I jeszcze my widzimy,
Dora, nie widzimy, ale właściwie słyszymy to, jak on sika, kurwa, ja pierdolę, pozygać się można, nie, naprawdę. Ta gra jest takim cringe'em, z Equesta Girls, z właściwie najgorsze z Equesta Girls, z Clubu Wings, z Loyrog, z, kurde, Little Speco, bo Little Speco nie oglądam właściwie, ale no, oglądałem kiedyś, teraz pamiętam niektóre sceny z Little Speco, że to się naprawdę chowa psy tym, co ja widziałem w tej grze, naprawdę, kurwa, no. Jak to się mówiłem, no. Trochę mi boli wspomina Equesta Girls pod tym względem, że tutaj też jest koła, więc takie męskie Equesta Girls, tylko o wiele bardziej cringe'owate, o wiele bardziej obleśne Equesta Girls, a właściwie w tym przypadku Equesta Girls. Nie no, właściwie to School Guys moza, o School Guys, to jest zero nazwa, School Guys! Bo w sumie tutaj główną rolę pełni faceci, a dziewczyny się tak pojawiają drugoplanowo. Później dzień poznaje tego typiarę Zoe, jest ona punkiem. Ona jest już tak mniej cringe'owata, ale w dalszym ciągu jest cringe'owata. Ona się tam pójdzie zali Jimmy, to jest moment, kiedy Jimmy tutaj wywalony, wyrzucony z koły. Ona się tam zali Jimmy, za ogólnie, no, nauczyciel WF-u, który też, co drogo jest kura takim grubasem za jajdę, się tam nad nią, ją tam właściwie molestował, no i my w ramach nauczki, że tak powiem, no, wykorzystałem moment, kiedy ten nauczyciel idzie się wystrać w toitolu, no i my ten toitolu rzucamy za pomocą kosiarki na ulicę. No i ten nauczyciel jest pan cały obsrany, nie? I no od razu mi się wspomniała ta kurwa zjebana misja z GTA San Andreas, kiedy to siedzę, że tak powiem, no, za pomocą betoniarki zamordował takiego jednego brygadzista tylko dlatego, bo ten obrazuje jego siostrę. Bo to jest taka lekcja, żebyśmy szanowali kobiety. Ja pierdolę, szkoda, że kobieta takiej lekcji nie dostanie, nie? Żeby nauczać statku do facetów, no ale to swoją drogą, nie? No i poza tym tutaj jeszcze możemy się poruszać po terenie szkolnym, po podwórku, w szkole się możemy poruszać, no to możemy to również zwiedzać miasto, które nie jest jakoś bardzo wielkie, no ale jako taką możemy to miasto zwiedzać. No jest taka misja fabularna, kiedy to Jimmy ogólnie udaje się do wysokiego miasteczka, no i tam spotyka dziewczynę, która... No właśnie, ciekawa sprawa z tą dziewczyną. Dziewczynę, która przedstawia się mu jako Pinky. Pinky, Pinky, Pinky. I no, mówi temu Jimmy'emu, że ma ogólnie doprowadzić do tego, żeby ludzie zwolnili miejsce przed nią, bo ona tam chce się udać do kina, na jakiś tam film. A gdy Jimmy pyta się, dlaczego miałby to zrobić, no to ona na to, że ja jestem księżniczką i masz mi pomóc. Więc naprawdę już mnie w tym momencie ta spiała wkurwiała, po prostu nienawidzę takich dziewczyn. Ale to co jest interesujące, to właśnie to, jak wcześniej mówiłem, ta dziewczyna się nazywa Pinky. A Pinky to raczej nie jest imię, które daje się dziewczynie, tak, które rodzic daje dziewczynie. No to bardziej, że jest to gra tego typu od Rockstara, która no, ma takie no, realistyczne imiona, tak, no Jimmy to jest realistyczne imię, to jest kurde, Beatrice to jest realistyczne imię, chociaż rzadkie. Również mamy takie imiona jak Pete, jak Zero, to są jak najbardziej realistyczne imiona. A co nagle się pojawia taka Pinky, nie? I Pinky mi się kojarzy, no... No chyba wiadomo z czym, tak? Rockstar daje postać, która się nazywa Pinky. A w okazji klimat mamy szkolny. A gdzie jest klimat szkolny? To Equesta Girls. Jeden z głównych bohaterek nazywa się Pinkie Pie. Jeden z głównych bohaterek z Equesta Girls nazywa się Pinkie Pie. Tutaj z kolei w tej grze mamy bohaterkę, mamy dziewczynę, która nazywa się Pinky. No i teraz pytanie. To jest przypadek, czy jednak twórcy, czy jednak Rockstar oglądali Equesta Girls? I sobie tak postanowili, że w sumie w Equesta Girls jest taka jedna dziewczyna, która się nazywa Pinkie Pie. No to tutaj damy taką dziewczynę, która się nazywa Pinky i jest, damy jej charakter arki. No bo powiem tak, no... Klimat jest kolne? No to od razu mi się przypomina Equesta Girls jako tak. I ta dziewczyna, która się nazywa Pinky, no to od razu mam skojarzenia z Pinkie Pie, nie? I... No pytanie, to jest przypadek, czy jednak Rockstar oglądali Equesta Girls? Na to pytanie raczej nie znajdę odpowiedzi nigdy, no ale to jest zastanawiające. No, ale w każdym razie. To jest nazywać Pinky, nie? No i ona tam chce, żebyśmy ogólnie doprowadzili do tego, żeby ludzie zwolnili miejsca. No i później Jimmy ma randkę z tą Pinky, oni tam kurde idą do wesołego miasteczka, no i też ta Pinky jest tak kurwa krzyżowa, to jest taka kurwa
że tak powiem, wredna w chuj, niemiła, niefajna. No, z jednej strony niemiła, niefajna, z drugiej strony, jak mi nie patrzeć, jest najładniejsza ze wszystkich dziewczyn z Bulliego, no ale to z tego, kurwa, skoro pozytywny charakter jest obleśna. No bez kitu, no kurde, dziewczyna nazywa się Biggie, jak Biggie powiedz Secret the Girls, a z kolei pozytywny charakter, no to jest bez kitu taka rarity, no i ja się teraz naprawdę zastanawiam, czy to jest przypadek, czy jednak kurde Rockstar oglądali Secret the Girls, no i tak jak to się mówiłem, no sobie tak postanowili, no w Secret the Girls jest taka Pinkie Pie, no damy taką dziewczynę, która się nazywa Pinkie do naszej gry i jest na niej, kurde, charakter rarity, żeby nie było, że to jest jakieś nawiązanie do Pinkie Pie i Secret the Girls, nie? No ale kurde, już po tym imieniu, bo da się zastanawiać, to z czasem nie jest nawiązanie do Casta Girls jakieś. Że dziewczyna ma na imię Pinkie jak Pinkie Pie, no i się zachowuje jak Rarity, no. No ale to jest kwestia, na którą sobie nigdy nie odpowiemy. Takie pytanie, na które sobie raczej nigdy nie odpowiemy. No więc tutaj mamy jakieś różne prace, które możemy jako Jimmy wykonywać. To kurde, możemy tam kosić trawę, ale to kurde, możemy rozwozić tam gazetą, to jest akurat okej, okay, tego się jakoś bardzo nie czepiam, to akurat jest spoko. Tak jak mówię, jeśli chodzi o postacie, to jest naprawdę totalny cringe, tak jak się mówi, ten Jimmy, ten Gary, ten Pete i Teresa z grai. Naprawdę, każda postać tego jest cringe'owata, no kurwa nienawidzimy wszystkich, naprawdę nienawidzimy wszystkich. Jedyny taki moment, jako tako spoko w tej grze, to jest właściwie walka z finałowym bossem, z tym całym Garym, gdy sobie przygrywa taka fajna muzyczka. No, ta muzyka to jest właściwie jedyna taka muzyka, którą ja z tej gry pamiętam. I która jako taką mi się podoba, tak to naprawdę ta gra to jest dla mnie totalny dramat. Gdzieś na poziomie The Last of Us 2, bo też tutaj mamy takie, jakby to powiedzieć, takie próbowanie feminizmu, że wiadomo, facet kurde ma pomagać dziewczynom, gdzieś tak kurwa nic się robi. No bo też, gdy jest ten quest cały z Zoe, no to Jimmy robi całą robotę, a Zoe kurwa nic się robi. No i właśnie w finałowy ten quest polega na tym, że skoła jest podpalona przez Garego. No i tam później my... Chociaż ten garm bijemy, walczymy z nim. Teraz doprowadzamy do tego, że Zoe zostaje przywrócona w obowiązkach ucznia, bo została w zasadzie wydalona ze szkoły, dlatego, bo ludzie myśleli, że to właśnie ona się przedstawiała do tego nauczyciela, a tak naprawdę było na odwrót. Chodzi oczywiście o tego nauczyciela WF-u, który jest wątpliwy, też jest kurwa spasłym grubasem. Więc tak, no, mamy spasłego grubasa, mamy naprawdę jakąś grubą, obleśną kucharkę, mamy ogólnie dyrektora, który myśli, że jest najlepszy, że jego szkoła jest najlepsza, tak naprawdę jego szkoła jest pełna obuzów. To jest przykład dość śmieszne, gdy tam Jimmy mówił temu dyrektorowi, że ta szkoła jest pełna obuzów, a ten z kolei mówił, że ze skąd, jak to, nigdzie czegoś takiego nie ma, to jest rewolucja szkolna i tam jest taki inny bzdur pierdolowy, naprawdę, no gości jest totalnym kurwa oblechem, totalnym kurwa klinzem. No, mam pijanego nauczyciela, który tam później, z tego ja pamiętam, zostaje wysłany do szpitalu psychiatrycznego, mamy go z tego szpitalu uwolnić. No i tak, jeśli chodzi o postacie, to mamy takiego jednego Johnego, który jest usilnie zazdrosny o swoją kobietę, no i Jimmy tam pomaga temu Johnemu sprawdzić, czy są jakieś dowody na to, że ta jego dziewczyna, która się swoją drogą nazywa Lola, naprawdę kurwa Lola, sero Lola kurwa, co oni mieli w głowie, gdy dali takie imię? No to mogłem kurde Lala nazwać, bo się w sumie zachowuje jak Lala. Taka, no wiesz, taka Lara w tym sensie, że kurwa bajeruje z każdym facetem, obmacuje z każdym, za pieniądze oczywiście, dla pieniędzy nie, to robi. No fakt, zdradza tego Johnego. No i później tam i tak dochodzi do tego, że Jimmy się z tą Lolą spotykać, no i też ten Johnny jest kurwa na tego Jimmy'ego, no i się oczywiście my z tym Johnem musimy napierdalać, nie? Czyli kolejny kurwa debil, który z powodu dziewczyny będzie się bił z innym facetem, zamiast kurwa zaakceptować to, że on jest zbyt dobry, żeby być tą dziewczyną, że zasługuje na jakąś lepszą dziewczynę, no to nie, no to on będzie już silnie się bił tą dziewczynę. Zamiast zaakceptować to, że zasługuje na kogoś lepszego, no bo z mojej perspektywy on zasługuje na kogoś lepszego, no to, że jest debilem, to inna sprawa, tak, no. On akurat ich tam nigdy nie zdradzał, a z kolei ona go zdradzała, więc skoro tak, no to gościu powinien ona z tą dziewczyną znaleźć sobie jakąś inną, albo w ogóle dać sobie spokój z dziewczynami. No ale nie, no, która gościu się będzie napierdala z facetem, który też swoją drugą, no jakby nie patrzeć, jest wykorzystywany przez tą dziewczynę, no bo to ona sobie skacze z kwiatka na kwiatek, no to jakby nie patrzeć Jimmy i Johnny, obydwoje są to ofiarami w tej sytuacji, no ale nie, oni zamiast to zrozumieć, to się będą napierdalać po mordach. No koniec końców sam godzę jako taką, no i spracamy ze sobą, no ale... Co z tego, skoro kurwa jak bane debili się pobili z powodu dziewczyny? Naprawdę, no. Czy dziewczyny się tak biją z powodu faceta? No nie. No ja akurat co akcja, ale pod względem dziewczyny są mądrzejsze od nas. No naprawdę, no mówiłem postacie. Naprawdę, postacie to jest kurwa totalny cringe. Serio, no. Przy tych postaciach to ja serio mogę powiedzieć, że taka aurana z roju to jest cudowna. Nie, naprawdę, no. Przy tych kurde dziewczynach pokroju Eunice, bo ta gruba cpiara, która tam... no, zgubiła swoje cyklatki i chciała, żeby Johnny je odzyskał. Znaczy, że nie Johnny, tylko Jimmy. No. Ta cała Eunice, to naprawdę, ja muszę powiedzieć, że taka Auriana z Rorok przy takiej Eunice, to naprawdę jest cudowną dziewczyną, która naprawdę jest fajną, świetną postacią,
W ogóle lubię Aurane, to takie EUX, nie? Tak samo kurde Rarity. Wszystkie EUX nawet kurwa jestem w stanie powiedzieć, co spoko z tej, z takich piazy, nie? Już wspomniałem, co się zakupuje na feministki. Przynajmniej te EUX są tak krydzowate. Nie, naprawdę, no. Tak powiem, jestem po prostu rozstrowany tą grą. Rockstar mi się wydaje, że oni w postaci taką grę myśleli, że oni rozbawią tłumy ludzi, tak? No ale kurwa, no. Ta gra rozbawi osoby, które naprawdę mają spory dystans, które to jest naprawdę. Mają, że tak powiem, no, sporą cierpliwość i no, są jednak w stanie psychować taki poczucie humoru. No i ja akurat nie mam takiego sporego dystansu, żeby tą grę. Że tak powiem, no, zagrać, żeby ta gra mi się podobała, żeby ta gra była dla mnie śmieszna, no, ja bym w tą grę nigdy nie zagrał. Również ta gra, jak to się mówi, jest dla mnie totalny cringe. No, za wysokie chyba poczucie humoru jak dla mnie. Serio, nie, tak kurwa sobie żartują mnie, jakiś kurwa oblejstych zasad, naprawdę, to się idzie kurwa pozykać, nie? A jak sobie wspomnieć, co tam Jimmy mówi do Gerego, to Gery tam coś mówi, Jimmy mamy zupełnie przejąć skałę. Jimmy z kolei na to ale i Gery potem tak ale. I on to mówi w taki sposób, taki kurwa krzydowaty sposób, nie, naprawdę, no. Ja pierdolę, wkurwiłem się. Sero. No jest to po prostu, jak to się mówi, rozsterowany ogromno. Te aktywności, w sensie te roboty, które można wykonywać jako Jimmy, no to jest nawet kolejnie. A jest jedna sprawa, no jeśli będziemy za bardzo psocić skolę, no to w końcu dyrektor nas ukaże i tam będziemy musieli sprzątnąć trawnik w skole. Taka sprawa, taka ciekawostka, nie? Ale jeśli chodzi o postacie, to tak to się mówi, mamy klonów, każdy jest tak sam. Mamy bangów, każdy jest tak sam. Mamy mięsiaków, wszyscy są tacami. Mamy stobów, tacami, naprawdę. Jest jakichkolwiek rodzice, nie różnią się te postacie nic, bo tych charakterów cycto sami nie. Zaprawdę to jest po prostu tragedia. Masakra, zawładaj się. To zaprawdę serio, no Fakasa Girls i to jest Mali Depony. Jest taka postać, taka dziewczyna, która się nazywa Trixie. No i ta Trixie, no ona się ogólnie uważa za taką wielką hipotezą. No ona jest taką, można powiedzieć, że iluzjonistką. Bo ona tam kurde urządza różne tam cary, pokazy magii, tylko w zasadzie takiej magii, no iluzjonistycznej, tak? No i tak Trixie się uważa, niejednokrotnie się uważa za taką wielką hipotezą, no też niejednokrotnie powtarza, że jest wielką hipotezą Trixie i że ja, wielka hipoteza Trixie, pokażę wam taki car, że się naprawdę wam ten car spodoba, nie? No i ona takim gadaniem potrafi, że tak powiem, no wzbudzić we mnie jako taką irytację, tak? Potrafi mnie irytować takim gadaniem, ale no kurwa, taka Trixie naprawdę, no, przy tych postaciach z Bulliego to jest naprawdę świetna postać. Naprawdę. To nawet taka Rarity, nie? Kurwa, mówiłem o tym, jaka ta Rarity jest zjebana. Gdy wypowiadałem się o My Depony, ale jeśli mamy Ceru, jest chyba taką Rarity na Sironis, to kurwa podacie z tego Bulliego, nie? Naprawdę, to jest po prostu jakiś screen, jakaś kurwa masakra. I naprawdę, jak teraz tak kurde myśląc o tych podaciach z Drastowa 2, o tych podaciach z Bulliego, to stwierdzam, że no... No na kurde te Wings, jednak te kurde Menseś... taka aura na zero, to jednak te podacie są lepsze. Nie wywołują we mnie takiego wkurwienia, jak właśnie te podacie, a to z Drastowa 2, to właśnie tego Bulliego, nie? Ja wiem, że w The Last of Us 2 mówiłem inaczej, ale tak sobie ciekawości po raz kolejny, tak ciekawość, no chciałem wspomnieć sobie, jak te postacie są krzyżowate, bo kto wie, być może ewentualnie mogłybym coś jeszcze więcej o tych postaciach powiedzieć, więc no postanowiłem jeszcze raz, oboje sobie The Last of Us 2 i wynik tak sam, dalej mi się gra nie podoba, no ale też przy okazji dałem sobie sprawę z tego, że te postacie z mojej perspektywy są jednak jeszcze bardziej krzyżowate niż taka Rarity albo taka Aurana z Rorok, więc naprawdę no... Jestem rozczarowany, jestem zawiedziony. Zarówno The Last of Us 2, jak i tą grą Bully. Naprawdę, no, z mojej perspektywy to jest jedyna zaosta zjebana, która grała od Rockstara. Ja wiem, że oczywiście sporo osób lubi tą grę i ja dostanę tutaj sporo pierdziel od tych osób, no ale mi się ta gra nie podoba. To ja wyrażam swoją opinię o tej grze, tak? Ja mam prawo coś takiego zrobić. Jeśli wy nie potraficie tego zaakceptować, to po prostu tego filmu nie oglądajcie. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. No i tutaj właśnie mamy ten moment, kiedy to właśnie Zero zdradza Jimmy'ego, tak? No i później cała właśnie fabuła polega na tym, że my tego Zero'ego musimy jakoś dorwać. No ale najpierw oczywiście Jimmy musi zyskać sympatię wśród ludzi, żeby tam ogólnie psa uwadze. I sobie później mogę tego Garego Zero'ego dorwać. Lecz później jest taki plot twist, że no Jimmy traci władzę, Zero zdołuje na scycie, no ale koniec końców Jimmy znowu wraca na scyt, a Zero zostaje obalony.
Czasami widzicie, patrzę do kacyka. Wiadomo, że to jakoś nie jest najlepsze, ale myślę, że jako tak widzicie, no, sposób, w jaki się on się zachowuje, nie? Naprawdę, no, to kurwa, taki dzieciak. Właśnie to jest problem mój z tą grą, że te badacze się zachowuje jak takie kurwa dzieci 10-letnie, nie? Naprawdę, to jest taki kurwa cringe zajebie, nie? Naprawdę. To będę powiedzieć, taki kurwa pierdolnią Pinkie Pie jest taka z mojej tepony i naprawdę, to jest taki cringe zajebie, nie? Jak to się mówiłem. To już serio, no taka Pinkie Pie jest dla mnie mniej irytująca niż te kurwa postacie z tego Bully'ego, jak to się mówiłem. No ale okej, chyba się już za dużo powtarzam, chyba już właściwie powiedziałem to chciałem powiedzieć, więc to już sobie będzie na tyle. Powiedziałem wszystko, co chciałem, bo tak że naprawdę, no... Jestem rozczarowany, jak to ci mówiłem. Jeśli wyjdzie Bully 2, to mam nadzieję, że te postacie będą o wiele lepiej napisane i że nie będzie od nich czuł takiego... nie będzie od nich czuł takiego cringe'a, takiego obrzydzenia. I że Rockstar nie będzie na siłę próbowały, że tak powiem, wywołać nas w jakiś kurde śmiech, że nie będzie na siłę próbowało wywołać u nas, tak powiem, no, śmiech, uśmiech, żebyśmy się z tych postaci pośmiali, no bo ja tych postaci nienawidzę, jeśli mam być serio i w ogóle dla mnie to postacie nie są śmieszne, to jest naprawdę dla mnie kurwa jeden wielki cringe, że ja pierdolę. No kurde, taka sama Simmel, tylko tak, nie? Bo to jest podać z bajki, ale swoimi niektórymi wystawami potrafiła mnie rozbawić, a tutaj... Masakra, tragedia, kurwa. Lina i Kresa Zlorok potrafiły mnie rozbawić tymi swoimi kłótniami. No to ich kłótnie były takie głupie, bo one się kłóciły o to, co lepsza jest magia, co jest lepsze są umiejętności Sermieca. W sumie najbardziej głupio z tej dwóch zachowała Karisa, no bo... Lina jako taka w tych kłótniach była opanowana. Mówiła spokojnie, z kolei Karisa się tak strasznie denerwowała, no i za każdym razem, gdy się ta Karisa denerwowała, to Lina już od razu cała na nią taki czar lewitacyjny, no i potrafiła doprowadzić do tego, że Karisa lewitowała, no i to jest to bardziej denerwowało Karisę, więc to, no, z dwojga tych dziewcząt to Karisa się tak bardziej głupio zachowywała, no ale akurat tej kłótni dla mnie były śmieszne, dla mnie to było zabawne i naprawdę te kłótnie i ta ich racja, to jest właściwie to sprawa, że no, ja lubię zarówno jedną, jak i drugą, mimo tego, że to są postacie z bajki, mimo tego, że to są bajkowe księżniczki. I mimo tego, tak, to naprawdę ja lubię zarówno jedną, jak i drugą i kto wie, Telltale w jednej ze swoich gier dał postacie z baśni, takie postacie z baśni, jak to na przykład Cieska do swojej gry, więc sobie, jakby kiedykolwiek miała postać taka gra, w której na przykład jest taka Lina, jest taka Carissa, to ja bym nie pogardził. Myślę, że mogłoby mi się to spodobać, o ile oczywiście ich relacja wyglądałaby tak samo i miałyby taki sam charakter, jaki mają w Rorok. No to myślę, że bym coś takiego nie pogardził. Myślę, że nawet by mi się to spodobało. No ale co ja sobie znam? No to sobie znam tego, jest takie postacie z bajek, nie? No niby postacie z bajek, a jednak potrafiłem do nich podczas sympatię, a z kolei tutaj w grze, no nie potrafiłem podczas sympatię do jakiejkolwiek z tych postaci, no. Też no, niby postacie z bajki, bardziej teoretycznie są kryzowate. O takich postaci z gier, a tutaj no, postacie z gier, postacie z Bully'ego, naprawdę, no irytują mnie strasznie i no, z mojej perspektywy są o wiele bardziej kryzowate, nawet niż taka Rarity, nawet niż taka Aurana z Rorok. Bądź to jest niektóre zachowania Winx, które tam one sobą prezentują, tak? Serio, kurde, z dwojga z tego wolę Stelle, która płacę, bo nie potrafi przyjąć krytyki od Brandoma, ani sztuczne i kryzowate zachowania tych postaci z Bully'ego, naprawdę. No, zawodny siatek, jak to ci mówiłem. No i to chyba wszystko. No. Grafika, no taki styl San Andreas, więc jest okej. Okay. Audio, no jedna nutka mi fada w ucho i tyle. Grywalność, tragedia. No powiem tak, no mało będzie takich osób, które tej gry nie lubią, więc mało osób się tutaj ze mną zgodzi, no ale ja mimo wszystko tej gry nie polecam. Jeśli jednak uważacie, że chcielibyście w tą grę zagrać i myślicie, że odnaleźlibyście się w tej grze, no proszę bardzo. Ja w tą grę na pewno nie zagram i raczej już tej gry nigdy nie obejrzę. Chciałbym o tym zapomnieć. Żebym po prostu nie musiał pamiętać o tej obleśnej grze. No jak dla mnie ta gra jest obleśna. Naprawdę przesadzili tutaj i to mocno. No i tutaj właśnie mamy to obleśne kurwa grubą kucharkę, jak tam widzicie. Naprawdę tak chlidzę, ja pierdolę. Serio, to już nawet Rarity, Auriana, Pinkie Pie razem wzięte nie są aż tak kryzowate jak te postacie z Bully'ego, nie? Naprawdę, to jest po prostu jakaś masakra. Jak ocenia tą grę? No to jest 0 na 10, to jest po prostu 0 na 10, podobnie jak w przypadku The Last of Us 2. Masakra jakaś, nie polecam. To będzie tyle. Na razie.